okres jesienno-zimowy jest to szczególny okres wzmożonej zachorowalności na infekcje górnych dróg oddechowych, jak również na grypę. Są to dwie różne jednostki, często mylone. Infekcja górnych dróg oddechowych, przyczyną tej infekcji górnych dróg oddechowych jest około 200 wirusów, natomiast na grypę przyczyną grypy jest kilka szczepów wirusów grypy. Okres od września do kwietnia to jest właśnie okres wzmożonej zachorowalności na te dwie jednostki, w szczególności groźną jest grypa. Warto pamiętać, że wirus grypy w naszym organizmie może przebywać od kilku do 10 dni. Leczenie, jeżeli jest, że tak powiem, przebiega standardowo, jest leczeniem objawowym, czyli po prostu jeżeli występuje grypa, to stosujemy leki jeżeli występuje gorączka, stosujemy leki przeciwgorączkowe. I najważniejsze jest to, żebyśmy po prostu odizolowali się od społeczeństwa, bo i wtedy, kiedy już chorujemy, jesteśmy źródłem zarażenia innych osób, więc warto pozostać w domu, przeleżeć parę dni w łóżku, wtedy na pewno, jak również pamiętać o tym, żeby odpowiednie nawodnienie organizmu, żebyśmy pamiętali o nawodnieniu organizmu. Jest to, jak powiedziałem na wstępie, jest to groźna choroba, grypa. I należałoby powiedzieć, że nie tyle, że jako sama w sobie jest groźna, ale powikłania pogrypowe. Właściwie powikłaniami pogrypowymi może być zajęte wszystkie narządy naszego organizmu. Ale w szczególności boimy się zapalenia mięśnia sercowego, zapalenia niewydolności nerek. No ale tak jak powiedziałem, no, wszystkie narządy, wątroba również może być zaatakowana. Także te wszystkie centralne zapalenia ośrodkowego układu nerwowego, także te wszystkie narządy mogą ulec w okresie zachorowania, zapadalności na grypę, mogą, że tak powiem, dla nas być niewydolne. Ale jest sposób na to, żeby ustrzec się zachorowania przeciw grypie, zachorowaniu na grypę. Oczywiście tutaj myślimy o szczepieniach, wykonaniu szczepienia przeciwko grypie, które według Światowej Organizacji Zdrowia, jak również i z mojej praktyki lekarskiej mogę powiedzieć, że skuteczność jest bardzo dobra.